22-latek liczy, że po tej rozmowie Patrycja przestanie mu się już narzucać. Chcesz kanapkę? Tak, poproszę. Powiem ci, że fajna ta twoja Patrycja. Jaka tam moja? Przecież mówiłem ci, że nie będziemy się już spotykać. A poza tym wiedziałeś, że spędziłem noc z Natalią. Ta Natalia to nie jest dziewczyna dla ciebie. Dlaczego? Myślisz, że nie widzę, co się dzieje? Drogie ciuchy, drogie restauracje, teraz ten teatr. Od kiedy cię to interesuje? Od teraz. Znam cię i wiem, że robisz to tylko dlatego, żeby przypodobać się tej Natalii. Ale moim zdaniem to zły pomysł. Powinieneś poszukać sobie jakiejś spokojnej, swojskiej dziewczyny, a nie laluni z bogatego domu. Nie znasz jej? To się nie wypowiadaj. Chłopie, zejdź na ziemię. Zabawi się z tobą i rzuci, nawet nie będziesz wiedział kiedy. Zobaczymy. Jaki on jest łatwowierny. Naprawdę myśli, że ułoży sobie z nią życie? Dobrze wygląda. Pewnie dlatego na niego poleciała. Ale założę się, że na stałe znajdzie sobie jakiegoś biznesmena. A Jarek wyda na nią tylko całe oszczędności i tyle z tego będzie miał.